Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Dola. Ja jestem Gosia. Ja jestem Tata. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. To rozumiałaś? Tak. Słuchajcie, przychodzimy z rodzicami, z literackimi. Trochę zapowiadaliśmy, trochę nie. Mamy dla Was film, w którym opowiemy Wam, w ogóle podyskutujemy, porozmawiamy o lekturach szkolnych. Dlaczego? Bo jest wrzesień, początek września. Wiele z Was idzie teraz do szkoły, do liceum, do późnej podstawówki na przykład. Czy albo jesteście po liceum i chcecie po prostu sobie z nami pogadać o lekturach. Myśmy na naszym kanale kiedyś taki film zrobiły, natomiast jakby trochę nam się pozmieniał i może nie gust czytelniczy, ale pewnego rodzaju pamięć. Łatwość w mówieniu. I niektórzy dorastają trochę. Tak, Tola ma teraz większe doświadczenie, jeśli chodzi o lektury, bo czytała już więcej lektur w szkole. No, także ogólnie to tak to się zapowiada. Ale oprócz dyskusji, słuchajcie, my ten film robimy we współpracy z Tanią Książką i słuchajcie, dostaliśmy takie pudło, w którym w ogóle to jest chyba jakaś jakiś rodzaj gry. Wyciągnęliśmy tylko kartkę właśnie z tym, czego się mniej więcej możemy w środku spodziewać, więc oprócz dyskusji, którą zrobimy, to słuchajcie, oprócz tego po prostu sobie zagramy. Tu jest kilka rodzajów challenge, są wyzwania, więc uważam, że ten film może się okazać po prostu bardzo jakby wiele w nim zabawy, a że dziewczyny już się nudzą, słuchając mnie. No nie, my robimy to bez zbędnego przedłużania. Robimy. Zaczynajmy! Słuchajcie, dzielimy się standardowo na dwie drużyny, czyli ja i Tola i ta gorsza połowa, czyli tamci. I słuchajcie... Ścisnęłaś mi moje ramię szczepionkowe, zabolało. O, przepraszam cię. Także no, będziemy z Wami się bawić i mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście grajcie razem z nami w komentarzach. Dzięki wielkie, Tania Książko, że chciałaś się tutaj zaangażować w wysyłanie, bo w ogóle dostaliśmy to wszystko w kopertach takich zapakowanych bardzo ładnie. Dostaliśmy w tej paczce również listę lektur, więc to jest w ogóle bardzo fajne, bo nie będziemy musieli jej teraz szukać. I mamy listę lektur do szkoły 1-3, będziemy mogli się po prostu do niej odnieść. 4-6. Obowiązkowych. Aż do liceum i technikum, także bardzo fajnie, bo na przykład odkąd rodzice byli w liceum, trochę się już mogło pozmieniać. Rozmawiałam też z tatą na temat w ogóle lektur, czy czytał. To jest ciekawe. Właśnie o tym też na pewno będziemy rozmawiać, ale zacznijmy może od tej gry, bo to może być bardzo ciekawe. Jeszcze tylko oprócz kopert, które dostaliśmy, które są wszystkie oznaczone numerkami. Możesz to proszę. Chciałam właśnie trzymać, tak żeby tutaj... Dostaliśmy, słuchajcie, moc, ale absolutną moc zakładek. Nie mówiłaś mi Omega i wszystkich po ile? Dużo? Wszystkich dużo. Możesz sobie wybrać wszystkie, które będziesz chciała. I to jeszcze nie wszystko, bo dostaliśmy też linijki z planem lek, w sensie z takim czymś. Jezu, kocham to was. To uwielbia takie... Ja kocham zakładki z Taniej Książki. Zakładki z Taniej ja Książki też. Są to moim złoto. Życiem. I słuchajcie, jeszcze są naklejki takie też... Ciężko mi teraz Wam pokazać, ale też tego typu. I to jest wszystko, co było w tym pudełku. Oprócz tego są włosy. Jakbyśmy je nałożyły na głowę. Nałóż. To chyba dla Ari. No zobacz. Zobacz. To ostatnio mówiła, że ładniej by było w blondzie. Zobacz. Można byłoby to trochę teraz ułożyć, tutaj podciąć. Zobacz. Wygląda mnie jak blond Rudy. Przy okazji pozdrawiamy Rudą z Taniej Książki. Tak. Dobra. Dobra, proszę dobra, bardzo. Dawaj. A jeszcze nie trzymam? Damy, słuchajcie, Toli jako pierwszej, tak zwany przywilej rozpakowania pierwszej koperty. Dziękuję, ja nie umiem odpakować kopert, ale dziękuję moim rodzicom. Za ten sukces. I moją którego... siostrę, która zawsze przy mnie była, oraz mojemu kotu dziękuję też. Podzielcie się na drużyny i zaprezentujcie swój okrzyk zwycięstwa. Krzyczcie w ten sposób po każdej wygranej. Tutaj jest taka piękna karta. Ej, ale to jest pełna profesjonalizmu gra, słuchajcie. Bardzo tak, mi się podoba. Tak. Ale przysięgam, pozdrawiam. Trzeba zacząć już sprzedawać. Wszyscy kupią. Także my się już, słuchajcie, podzieliliśmy, no bo jakby tu jest graniczna linia. Pamiętaj, że jesteśmy nie z nimi. Tak. Z nami. Tak, to ty nie pomagasz no, nam. Nie pomagasz. Ale my nie pomagamy wam. Okrzyk, jaki macie dziewczyny? A wy? My mamy ucha! Nie mamy tego okrzyku. Ja proponuję We are the champions. Albo po prostu, a możemy po prostu We. We. Dobra, może być. To jest nasz okrzyk. We. No to Małgośka jakiś... Ucha! Dobra, to ucha jest i zostaje. No, jedziemy. Dobra, słuchajcie, drugie zadanie nazywa się Półgłówkuj. I jest to zadanie numer 2. To jestem ja.
drugie półgłówku i słuchajcie, jest dla literackich. Słuchajcie, to jest najprostsza gra świata, w sensie najprostsze zasady, bo po prostu każdy z nas ma po 3 karty i my, jako nasza drużyna, pokazujemy im pierwszą kartę i muszą nas naprowadzić na to, co to jest za książka. Natomiast na tej kartce, z tego co wyczytałam w regułach, są zakazane słowa, których nie mogą używać przy tłumaczeniu nam tej karty. Czyli jakby taka, no to później wiadomo, to taka gra tabu, jakbyście z nami. Tak? Nadążacie? Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że wcześniej próbowaliśmy to rozkminić samodzielnie i nie wiedzieliśmy, ale teraz właśnie tak, nadążamy. Aha, dobra, dobra. Dobra, Tola, wybieraj, którą z nich na pierwszy ogień. Dobra, uwaga, my nie patrzymy, wy patrzycie i tak, dobra. Pokazujemy. Ale możemy im pokazać, tak. To wy nie patrzycie. My nie patrzymy. A my pokażemy. O! Dobra, słuchajcie, czyli my możemy już mówić. Do czoła tak? Możemy przyłożyć. No. Dobra. Mamy tą. Pamiętajcie o zakazanych słowach. Możecie sobie. Ale tu jest tylko napisane: nie używajcie zakazanych słów. Zakazane słowa to tytuł książki, słowa znajdujące się w tytule, autor książki, imiona bohaterów. Dobra, jasne. To jest wszystko jasne. Dobra. I teraz tak, ta książka jest u nas w domu. Tak, pięknie wydana. Mamy akurat piękne wydanie. Kupiona była dla Zuzi. Ale Tola... Opowieści z Narni. Skąd wiesz? No bo jakby piękne wydanie. Ale jeszcze, która część? Bo tu jest jakby w tytule... No, pierwsza na pewno, jak się nazywa pierwsza? Czarownica i Stara. No. A pierwsze? Jeszcze lew, jedno słowo. Tak lew, czarownica i stara. Brawo! Brawo, wygrałem. Dla nas. Dobra. To było szybkie. Dobra. My nie patrzymy. Tam patrz. Ej, powiem wam, że... Ja nie wiem, co to ja jest. Widzę pierwszy raz... No to dalej. A możemy naprowadzać na tytuł, tak? Tak. Nie musimy znać tak naprawdę. Okej, to ja to... Słuchajcie, to jest książka, której ja w życiu pierwszy raz widzę, natomiast nazwisko brzmi trochę z Norweska. Tak. Nawet nazwiska nie znasz? Nie, imię brzmi norwesko. Ale to jest lektura też? Tak. Właśnie. Skoro jest no w zadaniu u lektur, to prawdopodobnie tak, natomiast ja się nigdy z nią nie spotkałam. To jest na plaży i to jest piasek. Pierwszy tak. Tak. I to ma być przymiotnik. Tak. I to jest przymiotnik. Piaskowy. Tak. Tak. I teraz drugie ludzik. Zwierzę. Ludzik! Nie. To jest kustusiowy pamiętnik. I ulubione zwierzę taty. Pies. Nie, no jak Pato. Jest twoje ulubione zwierzę? Wilk! Tak, czyli co? I teraz razem. Piaskowy wilk? Tak. Proszę. Esalind? Esalind? Bo tutaj jest takie w życiu nie znaliśmy tej lektury. Tej książki. Czy to znaczy, że mam jakieś duże braki? Nie wiadomo, no dobra. Nie miałam w ogóle nawet. Jeżeli wiecie, jakby z czym to się je, to dajcie znać. A dobra. My lecimy z drugą kartą. O. Okej. Okay. No słuchajcie, to jest... To pamiętaj mi jeszcze raz, zobaczę tylko. Tak. To jest książka... Wydaje mi się, że jest to lektura 1-3. Tak, w klasie 1-3. To zwierzę, tylko przeciwieństwo jakby tego zwierzęcia. Są zwolennicy. Kot. To jest przeciwieństwo. Kot. A przeciwieństwo jest... Pies. Tola, tak jest. Tak. Ale Tola, to książka z tego co... Pies, jak... który jeździł kolejny. Tak! Tak! Brawo, Tolka! Ja byłam jedynym człowiekiem, który nie płakał nigdy nad tą książką. Autora znam i Tola zna. Ja też znam. Ale jakby książkę pierwszy raz widzę, ciekawe bardzo. Dobra. No. Słuchajcie, jeśli chodzi o autora. Tola bardzo lubi książkę jedną, którą mamy, która jest napisana przez tego autora. Czytam ją zawsze. Ale taka polskiego, czerwona, czy... Tak, polska. Taka czerwona, no. Czerwona, taka czerwona, którą mi kupiliście kiedyś i tam jest taka... Mała księżniczka. Nie. Ona jest różowa i to ja kupiłam ją teraz, ostatnio. Aha, no dobra. Nie, to jest taka książka jakby... O savoir vivre. No. Kazdebkę. Tak. Tak. I teraz jest inna jego książka tutaj, której ja nie znam. Aha. Jak macie taką książkę... Albo dobra. Nie, poczekaj. I kim jest Sherlock? Jakby... No, detektywem. Tak. I to jest pierwsze słowo. Detektyw. Tak. I coś takiego jest takie urządzenie, które się kiedyś używało. Taka zabawka dla dzieci, która się nakręcało. Pozytywka. Tak. Tak. Pozytywny detektyw? Detektyw pozytywka? Tak. Oh, shit. Znacie tą książkę? Nie. Nie mieliśmy jej. Nie. Tania książko, naprawdę nie wiem skąd te lektury są. Dobra, ostatnie. My patrzymy. Pokaż. A my patrzymy. No, ale pokazałem już widzę. Oj. A, to słyszałam też! Dobra. To jest też dla maluszków taka książeczka. Tak mi się wydaje. Mhm. Słuchajcie. Jesteś maluszkiem, Suzanita. Poczekajcie. To jest w ogóle z czterech wyrazów jest tytuł. No. Mówię wam ostatni wyraz. Macie to, często nosicie i macie część to założone garderoby. Na nogach. Skarpetki. To. O, ja wiem, co ja nie pamiętam. Ja czytałam to kiedyś w podręczniku 1-3. Do pełniaku. Zaginione skarpetki. Nie. Prawie, ale to... zagubione. Ale też jest ilość podana. 10 par. Tak. Ja wiem, tak. Bo to jest taka książka. 10 par zagubionych skarpetek. Nie.
Może to jest jakaś inna część. Bardzo po prostu, blisko, wiesz? Ale. 10? Nie. Ta, 10 istnieje. Tak, w innej odmianie? Nie. Nie, 10. Przedostatnie słowo jest właśnie. Z 4 słów składa się tytuł. Tak. Historia zagubionych 10 skarpetek. Nie, bo to pewnie ma inną część. Za pierwsze wyrazy są inne. I już wam mówię. Jest książka Nienackiego Dwór. To jest 4 część, która ma przymiotnik jakiś. Dobra, inaczej. Cieszę się, że się szybko stało. Czy mogę ja wam coś podpowiedzieć? Bo może tak. Tata mi krzyczy tu do ucha. Jakby to powiedzieć. No właśnie. Jak, jak coś się dzieje i idziemy na przykład, nie wiem, zdobyć jakąś wyspę, albo na coś polujemy, to ogólnie co przeżywamy? Co przeżywamy? Przygody. Tak. I to jest... Przygody 10 skarpetek. Ale i jeszcze pierwsze jest słowo. Pierwsze zagubionych. Nie. Zaginionych. Niezwykłe przygody. Tak. Bardzo blisko. Prawie. To samo co niezwykłe na tą samą literę, ale jeszcze bardziej. Tak samo na nie. Tak, tak. Brawo. Ale to powiem wam, że na tytuł bym nie wpadła sama. Nie, tak, niesamowite ja też nie, przygody w sensie, 10 skarpetek. Ale ja pamiętam, bo kiedyś miałam to w podręczniku 1-3 i chciałam przeczytać zawsze. Dobra, ostatnie dla nas. O, no to to wszyscy znamy. Tak, czy to, ty to czytałaś? Nie, czytałam, nie. Będę miała w tej klasie prawdopodobnie. Nie wiem, czy ja im to pokazałam, że wszyscy widzieli. Chyba. Dobra, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale jak byłam na tym moim jednym konkursie polonistycznym, to wszyscy dostali takie fajne książki, a ja dostałam właśnie te. To jest, to jest lektura i to jest takiego włosko-podobne... Znaczy ma takie, z Polakiem. Tak, ale ma takie włoskie nazwisko. Zuzi ulubiony władca, car Rosji, ma tak na imię. Znaczy to nie jest mój ulubiony, kochanie. Dobrze. Mikołaj, Piotr. Nie. Ten z Macedonii. Aleksander. Tak. No i to jest imię autora. Aleksander Fredro. Tak. Książka? Zemsta. Tak. Cześć, Nikrajew. Jest takie jedno zdanie, bardzo słynny cytat, ale ja nie pamiętam teraz, jak on brzmi. Coś tam z góry, z burzą. Panie, daj mi miecz. Nie, tak to. Dobrze. Tak czy siak. Generalnie... Czyli co, pierwsza? Udało się. Wszyscy radę. Trzecia koperta mówi, pomóżcie mi się pozbierać, z rozsypanki lektur dopasujcie autora do książki. Więc będzie to kolejne zadanie i mam nadzieję, że nie polegniemy jakoś, wiecie, że to nie będzie po prostu wstyd. No dobra. Całe szczęście wstydu nie było, więc możemy przejść do kolejnego zadania, jakim jest zadanie, które nazywa się Odbija Ci. Czekajcie, bo pogubiłam koperty. Który bohater jest twoim lustrzanym odbiciem? Wymień wasze wspólne cechy charakteru. Drużyna przeciwna odgaduje, kim jesteś. To co, bierzemy, każdy sobie wybiera jednego bohatera. Dobra. Tak? I jakby wybieram sobie ja bohatera i mówię, jakie miał on cechy. I próbujecie wpaść na to, co to jest za bohater. Dobra. Okej, dobra, rozumiem, fajne, podoba mi się. Dobrze, że mamy ciebie, bo ja bym naprawdę nie wiedziała, o co chodzi. Nie ma za co. Słuchajcie, w każdej zawsze grze planszowej to ja jestem ta, która rozkminia zasady. Ale ja też ci pomagam często. Tak. No bez ciebie bym sobie nigdy nie poradziła. Proponuję wylosować maszynę losująca. Zaczynasz. Ja? Tak. To była świetna maszyna losująca. Dobrze, dobrze. Gratuluję. Co mam wam robić? Mów cechy charakteru, które masz z tym bohaterem, którego wybrałaś, które są wspólne. Nie mogę wam powiedzieć, bo ja jestem kobietą, a ta postać niekoniecznie jest kobietą. Czyli mężczyzna. Okay. Tak, jest to męska postać. Jest to postać, która ma cechę taką jak ja. Która no jest... ale nazwij tą cechę. Dobrze, już mówię. Opiekuńczy. No. Doktor Doolittle. O, jakie to dobre było. Nie. Kompleks. Nie. Dobra, a pytanie, czy to jest lektura 1-3? O, bo możecie też pytać mnie, nie? 1-3? Starsza. Myślę, że starsza. Tak, to jest starsza lektura. Ale taką, którą ja czytałam? On bardzo lubi przygody, jest w tą... Będziesz spokojnie wiedziała. Jest w tą przygodę wciągnięty. Sam by pewnie sobie na taką aż mocną przygodę ta nie postać... Nie mów, że wybrałaś Hobbita z Hobbita. Nie. Mądry. Inteligentny. No, tak są. Oryginalne są te cechy charakteru. No bardzo. Ta rzecz nie dzieje się w Polsce. Ten bohater to nie jest polski bohater, aczkolwiek pisał go polski twórca i chłopiec jest też polskim. A czy jakby autor ja jest popularny? Staś z Pustyni w Puszczy. Oczywiście. Jestem jak Staś z Pustyni w Puszczy.
Ja chyba nie pamiętam tej lektury. Nie wpadłabym na to, słuchaj. No ja opiekuńczy, mądry, opiekuje się swoją Nel, ja za was oddałabym życie. On też prawie, że oddaje życie za swoją Nel. No to logiczne. No bardzo logiczne. Słuchajcie, ale czego wy nie rozumiecie? Czego nie rozumiecie? Bo, dobra, i zrobiłabym dla swojej rodziny wszystko tak, jak jest Stasiu. Gosia, daj szansę teraz odgadnąć. Tola czy Zuzia? Ja. Dobra. Właśnie nalosując za Dziungs. Słuchajcie, moja bohaterka jest równocześnie mną. Mhm. Jest niezwykle inteligentna. No. Jest waleczna. Merida! A kiedy jest to lektura? Nie wiem. No. Czy to jest Zuzanna z Zuzanny? Agieta była proste! Z Darni? Ja cię kręcę. Czy też mi w myślach? Tak, ale trochę ci brakuje tam tej Zuzanny. Co? Mówiłeś Dania? I teraz ja wiedziałam, że ja dosłownie pierwsze co pomyślałam to, że Zuzia wybrała Zuzię. Wszyscy i tak miałam mówią. Rację. No dobra, to teraz... Ja teraz wyglądają w filmie tak samo. Mhm. Dobra, teraz Tola. Dobra, no to... Ale smutno jej się zrobiło. Nie, Zuzia, jesteś jak smutna? Zuzia. Mhm. Bo ja tak się tak starałam, żeby i pomyśleć. I łukiem jeszcze. No właśnie. Łukiem na pewno byś kogoś... Tak, ciąg. Tak, no. Tak. Dobra, Tola. Dobra, nie, mój bohater jest lekturą kochaną i przez ciebie. I w sumie tylko przez ciebie, bo nie mała księżniczka. Mnie. Jesteś księżniczką z małej księżniczki. Nie, ale... Totalnie się... odwrotnie. Tą małą służącą z mojej księżniczki? Co? Nie, mamo. Nie. Powiedziałabym, że nie. Jakby ja nie jestem do końca od nas. W sensie nie mieszkam... Z tego świata? Dzieci z Bullerbyn. Ja wiem, co Tola wybrała, bo ja jej trochę pomogłam. Dlatego no, nie będę się... No. Ale Zuzia jest mądra, także... Ten bohater jest bardzo jakby melancholijny, taki introwertyk na pewno, bardzo mądry też jest, romantyk. I to horrendalny. Dobrze, a to jest polskiego romantyk. Autora książka? Nie. Aha. Oddałby życie dla tych, których kocha. A ja ją, znamy ją? Tak, oboje. Mama bardzo lubi, mama ubóstwia lekturę. O. Nie wiem, czy bym powiedziała, że ona ubóstwia. Lubi, lubi. Jest tam wątek romantyczny, taki bardzo skomplikowany, bardzo dużo ludzi poznajemy, bardzo też różnych. Także to jest lektura, która bardzo mocno otwiera oczy. Ale wróćmy jest do bohatera. Jest milion cytatów w internecie, tak. Wszystkie, znacie nawet na pamięć te cytaty. Mały książę? Dobra, to teraz mogę ja, tak. Bo ja też mam przygotowanego ale bohatera. Ale czy ktoś mógłby skomentować, czy no, jest idealny. Tak, ty jesteś taką małą księżniczką. Właśnie tak jak mama powiedziała mała księżniczka, to będzie dokładnie odwrotnie, bo to jest mały książę. No tata, dobra. Teraz tata. Dobrze, więc mój bohater przede wszystkim jest honorowy. Zbyszko z Bogdańca. Blisko. Nie mieszka w Polsce. Tylko... To czemu blisko mu do Zbyszka? Dlatego, że jest bardzo podobnym bohaterem. Mieszka, mogę wam powiedzieć, jest w lasach. Zabiera bogatym, oddaje biednym. Robin Hood! Tak! Kiedy Robin Hood jest lekturą szkolną? Za moich czasów był lekturą szkolną. A co? Oczywiście. Słuchaj, Robin Hood, Robin Szerut. Świetnie nam chciałeś użyć Robin Hooda jako ciebie. Tak. I mamy tak. Ale ostatnie... zobaczcie, na czym polega pewnego rodzaju wyobrażenie o sobie, prawda? Gdzie sięgnęliśmy, po jakich bohaterów, kim chcielibyśmy być tak naprawdę. Dobra. Co ja tak ale ja jestem Stasiem. Ale to, ale dobrze. Pasuje to. Wyduś siebie. Przedstaw się drużynie przeciwnej i nie używając swojego imienia. My mamy już nasze, my musimy wam wytłumaczyć, kim jesteśmy. Dobra. Patrz. Idealne. O Boże. Pokaż, my nie patrzymy, pokaż. Specjalnie to pewnie wam zrobili. Tak, kocham tanią książkę. To ciekawa jestem, jakie nam wymyślą. No dobra, dawaj. Znaczy wy możecie już swoje zobaczyć. Aha, no. Zobaczyłeś? Nie. Dobra. Jestem... szalony. No to już oszczędnie musimy, oszczędnie. Kopnięty pozytywnie. Mam pewne swoje fisie. Mam też bardzo niekonwencjonalne podejście do pewnych rzeczy. Don Kichot. Nie, do pewnych rzeczy związanych z jestem bardzo młodzieżą. Inteligentny. Tak w swój sposób. Szaleństwa... Pan nie. Nie. Korcza? My tutaj zgadujemy postacie, potem tytuł. To nie jest... Koziołek Matołek. Nie. Jestem człowiekiem. Jestem no takim nawet dorosłym człowiekiem, powiedziałabym. W waszym wieku, myślę. Starszy. No, o starszy. I bardzo cenię sobie otoczenie młodych ludzi. I jakby niestety głównie jednej płci, więc to jest w sumie słabe. Jakby my byśmy się nie zaliczyły do tej sytuacji. Mężczyzn. Ale... Bardziej nie mężczyzn jeszcze. Chłopców. I jakby bardzo... Brzmi coraz bardziej niebezpiecznie. Nie, właśnie nie. Nie. Bardzo...
Pan Kleks. Tak. Chciałam powiedzieć, że bardzo chcę po prostu ich w A, uczyć, pan Kleks. Edukować, no jakby nastawiać ich na świat w specyficzny sposób. No dobra. Tak, okej. Okay. Fajne to było, że jakby trafiłeś na mnie. Dobrze, i teraz my wam pokażemy, zamknijcie oczy. Więc słuchajcie. To jest postać, która na pewno jest bliżej, wydaje mi się, mamy niż mnie. Żyje otoczona zwierzętami. Tak! Naprawdę? Tak. Bo już go wcześniej powiedziałam. No, ja też się zdziwiłam, jak zobaczyłam, co tam jest napisane. Fajnie. Treść lektury w max trzech zdaniach, nie używając zakazanych słów, i tu są zakazane słowa. Czyli znowu tytuł, autor i imiona bohaterów. Tak. O Jezu, Tola, ja tego nie czytałam. O Boże, to ja mam sobie z tym poradzić. Tola, ty to czytałaś? No to ja sobie z tym poradzę. Tola, trzy zdania. Trzy zdania. Dawaj długie, podwójnie złożone. Dobra. No. Dużo przymiotników dam. Akcja dzieje się w jakby chyba prawie każdego ulubione święto. Czyli Boże Narodzenie. Mhm. Solidnie. Solidny początek. Bohater nienawidzi ów święta. Jest on przepracowanym Dickens? Człowiekiem. Nie wiem, powiedz tytuł. Takim bardzo chciwym. Skąpiec. Molière. Nie. Poczekajcie, dajcie mi chwilkę. To jest Charles... Charles Dickens. No. Opowieść wigilijna. Tak. Wiecie, że ja nigdy nie czytałam opowieści wigilijnej? Tak. Nie mam pojęcia, co w niej chodzi. Zuzia była przekonana... Mama, ty mówisz. Poczekajcie, jeszcze sekunda. Zuzia była przekonana, że... Bo jakby Zuzia dopiero się dowiedziała, że istniała faktyczna książka tego, będzie w którym ja przeczytam... Nie, to jest jeszcze inaczej. Zuzia była przekonana, że prawdziwa opowieść to te kaczuszki. No właśnie, dlatego ja powiedziałam od razu o Sknerusie Bakkwadu, bo pierwsze wszystko... Bo ja myślałam, że to jest jakby oryginał. Że w oryginale... Znaczy, czekajcie, ja wiedziałam, że opowieść wigilijna jest Dickensa, ale myślałam, że w oryginale jest kaczor. Że Dickens napisał o kaczorze. To jest lektura, którą ja bardzo lubiłam i jest to lektura przygodowa. Jedno zdanie i to jest nic nie mówiące zdanie. To może ja drugie zdanie powiem. Jeden z bohaterów tej lektury utożsamiany jest przez mamę z mamą. Później zabawa jest zakończona, ale o to chodziło, żeby jej nie zakończyć. Aha, i tym sposobem. Tym sposobem, słuchajcie, nasze wszystkie wyzwania zostały zakończone. Poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Nie były też one jakoś wybitnie trudne, ale fajne. Nie o to chodziło, w razie po prostu dobrą zabawę. Tak. Co nie? Nie były trudne, ale świetnie się bawiliśmy. I w ogóle Tania książka, że przygotowała dla nas tę grę, to jest fantastyczne. Ja jako najstarszy z rodu, sobie głosu. Jak ja uwielbiam, jak ktoś tak właśnie bardzo starannie wykonuje jakieś czynności, wszystko jest zaadresowane, napisane odręcznie, nie przez komputer. Słuchajcie, chyba napiszę do kogoś list za chwilę. Ale nie, bardzo wam dziękujemy. No, a teraz możemy przejść do tej bardziej poważnej części. Oho. Nie mamy za dużo na nią planów, w sensie nie przygotowywaliśmy się. Raczej to będzie w formie luźnej dyskusji pod tytułem Lektury szkolne. I jakby moje pierwsze pytanie, które od razu się nasuwa i do was, ale głównie do moich rodziców, bo myśmy o tym nigdy nie rozmawiali. Czy wy czytaliście lektury w szkole? Mhm. Tatuś niech odpowie najpierw. Tak, ja czytałem. Przyznaję się, że nie wszystkie. Miałem, do niektórych lektur, słuchajcie, wróciłem dopiero po szkole, po studiach. Jak na przykład dopiero po studiach przeczytałem Lalkę i byłem zachwycony. Bardzo mi się podobała Lalka. Miałem kłopot z Krzyżakami, ale oglądałem film Forda z 60 tam któregoś roku. I ci wszystko weszło. Tak. I miałem kłopot z Potopem. I to były tak naprawdę trzy... Do tego też chciałam zaraz przejść. Mam kłopot z Potopem, tak. Ma historię. To były trzy lektury, które rzeczywiście nie przeczytałem w tym czasie, kiedy powinienem. A ty? Rozumiem. Ja czytałam większość lektur, bo wtedy nie było streszczeń, tak jak aktualnie, internetu. Były takie, które bardzo lubiłam i Lalkę czytałam na samym początku. Wiedziałam też, że polski to był mój konik zawsze i wiedziałam, że te lektury muszę czytać. I raczej nie oszukiwałam, jeżeli chodzi o lektury, bo ja po prostu je lubiłam. Wiedziałam, że żeby zdać dobrze maturę, muszę czytać lektury. I takie było moje założenie. To teraz ja odpowiem na ów pytanie. Ja w 1-3 nie czytałam chyba prawie żadnej lektury.
Tak naprawdę dopiero pod koniec trzeciej klasy, w sensie w trzeciej klasie zaczęłam. Gdzie byli rodzice? No nie wiem właśnie. Właśnie nie wiem w ogóle. Totalnie nie, nie znam. Śmiesznie się sprawdziliście wtedy. O Jezus, no bo, ej, nikt wam nie powiedział, ej, wasza córka nie czyta lekcji. No nie! Jakim cudem ja radziłaś sobie dobrze w podstawówce. Genialnie sobie radziłam, umówmy się, ja byłam bardzo lubiana wtedy. Czytała inne rzeczy po prostu. Nie, no to prawda, akurat w drugiej klasie zaczęłam czytać normalnie. Ale to nie chodzi o to, bo nie pamiętam wielu takich lektorów w stylu Stoda Walentyńczyków. Nigdy nie przeczytałam. Ale tego też nie czytałam. No, także dużo tych właśnie bajkowych lektur nie czytałam nigdy. I Pana Dolittla czytałam chyba tylko końcówkę, żeby się ogarnąć. A nie czytałaś? A, mi się wydaje, że niedawno czytałaś całą. Tak? Dolittla? No, myślałam, że tak. Tak. No, także... A potem teraz czytam w większości normalnie lektury. Znaczy, w całości normalnie lektury, tylko niektóre ja po prostu słucham w audiobookach. Tak jak na przykład opowieść wigilijną, przez którą nie mogłam przejść. I Hobbita. A jeśli chodzi o mnie z kolei, chociaż mnie nikt nie zapytał. No, ty jak? To powiem wam szczerze, mówiąc zupełnie szczerze, ja wielu lektur nie czytałam. I głównie z podstawy nie czytałam wielu lektur, bo z rozszerzenia jakby to były książki, które rzeczywiście uważałam, że one są dla mnie interesujące w większości, ale z podstawy pod tytułem Krzyżaków nigdy nie przeczytałam. Czytałam do 200 strony, ale po prostu fizycznie ja sobie z tym nie poradziłam. Nie miałam Potopu, nie miałam Quo Vadis na przykład, na szczęście dla mnie, w sensie wtedy. Dziadów nie przeczytałam nigdy. Chłopów nie przeczytałam nigdy. No dobra, ale to ja mam... Przepraszam, ja tutaj mam mikrofonik, bo ja tak chciałam tylko nawiązać do tego, co już mówiła, że ja prawdopodobnie będę czytać wszystkie lektury, jakby wiecie ogólnie. Już te starsze, bo nie chcę zawieść mojej polonistki, bo ją uwielbiam i jakby zawsze czuję wstyd, jak nie przeczytam czegoś i wtedy jakby nie mam, wiecie, że nie mogę z nią rozmawiać na przerwach tak luźno i zawsze się stresuję, więc przeczytam, żeby jej sprawić radość. Bardzo. No dobra, ale to teraz tak, jakbyście miały wymienić, załóżmy 3 lektury, i taka topka, takie podium, ale nie musi to, że to jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Nie, taka topka z przeczytanych lektur. Dobra. To co byście... Ja mam pierwszą odpowiedź od razu, Granica. Uwielbiałam Granicę Naukowskiej. Tak? Uważam, że to jest absolutnie fenomenalna książka i z chęcią do niej wrócę. I to porusza tak ogromnie ciekawe tematy, bo nie wiem, mogę wam trochę przybliżyć, bo może nic nie pamiętać. Głównie w tej książce motyw chodzi o to, że to, co tobie się robi, ty robisz innym, mniej więcej. Chodzi o to, że nie da się wyjść z tego takiego kręgu, na przykład, że ty jesteś jak twój ojciec, na przykład, nie? I jakby to jest takie trochę i łamanie schematu, a równocześnie zostanie w tym schemacie. I to próbują robić bohaterowie całą książkę. Piękne. Niezwykle inteligentne. I... Znaczy ja też zawsze wolałam te bardziej współczesne książki, bo na przykład drugą będzie Przedwiośnie, bardzo lubiłam Przedwiośnie. A z kolei trzecią u mnie będzie na przykład z takich podstawowych, bo oczywiście nie mówię o roku 84 i tak dalej. To z tych podstawowych Balladyna. Aha, o to u Toli te, na tak, Tola też robiła Balladyna. A ty, mamo? No ja ten 84 to oczywiście też, tak jak na pewno możecie się domyśleć, bardzo lubiłam Lalkę. Ja nigdy nie czytałam Lalki. No ja bardzo lubiłam Lalkę i bardzo lubiłam W pustyni i w puszczy. Wiecie co, nie czytałam nigdy. A mamy nie, stare bardzo uwielbiałam wydanie. W pustyni i w puszczy, uwielbiałam stary film. Nowy mniej, ale stary film kochałam z malutką Nel, która miała taki głośnik jak ta Nel. A dzisiaj tamta Nel jest wybitną pianistką w ogóle. Tak? Tak. Tak. No dobra. Bardzo. I to są moje. Tata. Ja? Tak. Słuchajcie. Chłasko i tak. Tak. Ja, na Chłasko nie był nigdy lektorem. Chłasko w moich czasach był w liceum. Pętla oczywiście. Był nie Pętla, 8 dzień tygodnia tak. Opowiadanie było lekturą. Tak. Ale ja na taki numer jeden to jest oczywiście Zbrodnia i kara Dostojewskiego. Mi się kurde nie podobała. A mi Raskolnikow, Jezu, te jego rozterki podobał się bardzo, więc to na pewno był właśnie Dostojewski, to był Chłasko. No, wiecie co? I wydaje mi się, że no Chłopi też mnie bardzo, nie wiem dlaczego, słuchajcie, ale no, Raymond mnie... Tak. Mi jakoś to też w to bardzo mocno wsiąkłem. Nie Krzyżacy na przykład? Nie. Krzyżacy to była taka przygodówka. Ja właśnie nie lubiłem tych przygodówek, typu W pustyni i w puszczy, jakichś takich tam... No właśnie, to może teraz powiedzmy, jakie były 3 lektury, które nam się najbardziej nie podobały, które pamiętamy taką męczarnię w liceum. Albo... No to dalej jedzie. Nie powiedziałam o swoich 3 ulubionych. No właśnie, Tola jeszcze nie powiedziała o 3 ulubionych. Bo ja je znam, dlatego po prostu... No dobra. No to
mam książek, które uważam, że zasługuje w 100%, żeby być lekturą. I jakby może nie tyle, co być lekturą, ale fajnie, że jakby młodzież się czyta, żeby po prostu zrozumieć ją na własny sposób, bo nie wiem, czy takie na siłę analizowanie. Wydaje mi się, że fajnie byłoby zmusić po prostu ludzi, żeby sami właśnie na swoje, żeby stworzyli własne zdanie na temat postaci i wiecie, żeby niczego nie narzucać. Tak. Bo to ważna książka. Baladynam, bo się super bawiłam. Juliusz! Juliusz, pozdrawiamy cię. Juliusz, jesteś geniuszem. A wiesz co, to ja cię zabiorę was kiedyś na jakąś sztukę teatralną. Dobrą. Dobrze. I trzecia? Dzieci z Bulerbyn. Albo w Pustyni Chwuszczu też, to by się podobały. Jako jednej z nielicznych w tej klasie. No. No i Akademia Pana Kleksa. Akademia Pana Kleksa. No tak, to oczywiście, to ja też byłem... Ja taką ciekawostkę powiem, fun fact, nie wiem czy wiecie, że Zuzia do tej pory potrafi wyrecytować Akademię Pana Kleksa, pierwszy rozdział na pamięć. A oto próbka. Możemy poprosić o chwilę? Próbkę. Cześć wszystkim, nazywam się Adam Niezgódka, mam 12 lat i już od pół roku jestem w Akademii Pana Kleksa. W domu nic mi się nigdy nie udawało, zawsze spóźniałem się do szkoły, nigdy nie zdążyłem odrobić lekcji i miałem gliniane ręce. Wszystko opuszczałem na podłogę i tłukłem, a szklanki i spotki na sam mój widok pękały i rozlatywały się na drobne kawałki, zanim jeszcze zdążyłem ich dotknąć. Ale wiecie dlaczego? Zuzanna, powiedz dlaczego znasz? Dlatego, że mój dziadek. Tata mamy nagrał mi kiedyś 20 audiobooków na taką moją małą pomarańczową MP3. I ja miałam tylko i wyłącznie te 20 audiobooków, nie miałam żadnej muzyki i jedną z nich, i przy czym te 20 audiobooków było takie, że Akademia Pana Kleksa była w 6 plikach, więc tak jakby miałam jeszcze, ja miałam 4 książki może. I to nie? było, jak Zuzia miała tam no, takie 10 lat, 11? No, tak. Ja pamiętam układanie puzli i katowanie tego jednego audiobooka, ja się z pamięci tego nauczyłam. Tak. Jakby ja też miałam nagrane te bajki, tak, potem je odziedziczyłam, ale... I ta MP3, którą pamiętam do dzisiaj, pomarańczowa, taka długa. No dobra. To słuchajcie, w takim razie, jakby zmieniając dokładnie odwrotnie temat, 3 najgorsze lektury. To luzacznie. Takie najbardziej męczące. No, muszę się zastanowić. Powiem na pewno, że Córka Czarownic. To mi się nie podoba. Nie rozumiem trochę. Bo niby młodzieżówka, niby fajny pomysł, a jednak tak męczące. Ja no nie doszłam do końca, tak szczerze. Nie doszłam i to mnie bolało. Czy mogę tylko jedną rzecz powiedzieć? Zapomniałam o jednej bardzo mojej ulubionej lekturze. Uwielbiałam Dywizjon 303. Mhm. Uwielbiałam Arkadiego Fidlera. Też nie lubiłem. Czemu? Nie, ja nie lubiłem przygodówek. Ja to wojenne. Ale to, wiesz, dla mnie wojenna książka to jest Legion Herezińskiej, nie? A tam mi się to jest... z kolei nie podobało. A tam to jest, no nieważne. No to. Znowu trafię. Ja zapomniałam chłopca tak. Placu Broni jeszcze. Aaaa. Uwielbiałam to też. No, tak. Placu Broni. Pasiek Bóbr. Zostaw mnie na mecz. No właśnie musiałam sobie przypomnieć, bo tak jak o tej wojnie zaczęłaś mówić, to... To lud wie jeszcze nielubiany. Hobbit. Tak jest, wszyscy wiemy. Ale nam smutno. Nie oglądasz naszych filmów tak? Oglądam, ale ja wiem, że ja ciągle nie mogę zrozumieć, że Hobbit. Bo my z Tolcią oglądamy filmy zawsze. Ja się wychowałam na filmach, tak. Nie wiem czy wiecie. Ja kocham filmy sam sercem i ja byłam taka, kurczę, Hobbit, ale fajnie. I totalnie się na to nie przygotowałam, na co to było. I trzecia? Powiedziałabym, że chyba Opowieść wigilijna, ale to bez głębszego uzasadnienia, po prostu... To by się nudne. No. To teraz wy, szybciutko. No, to ja wam powiem, że ja mam kłopot, aż tak, żeby nie lubić jakiejś lektury. No to co nie czytałeś na przykład? Nie. Ja jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Bardzo mi się opowiadania Pożegnanie z Marią. Ogromnie mi się tak, to podobały. Ja po prostu też cały ten zbiór opowiadań Borowskiego, tak? Tak. Jest to super. Co mi się nie podobało? Dobra. To może mama, skoro mama. Ja sobie mogę wziąć ten spisik, wiecie? A nie, bo ja już też tak nie pamiętam, które mi się na przykład nie podobały. Katarynka Bolesława Prusa. Katarynka ma 15 stron! No i to z tego, ale nie jest fajna. Katarynka nie była aż taka zła. Nie. I mi się bardzo Katarynka. A o tym wchodzeniu do pieca, jak to, czyje to było? Co to było? Że wrzucili Baba do pieca? Jaga? Nie, że... Kto co to była za lektura? Że do pieca wrzucili... Co ci opowiadasz? No do pieca... Sweeney Todd? Nie, no dzieciaki opiekli. Tam... Yeah. Mamy Jasi Małgosia.
No, no Baba Jaga, no, mówię, Baba Jaga, ja się ogłoszę. Ja nie, zaraz wam powiem. Czarownice oni tam w pierwszej wersji widzieli i potem. Dobra. Syzyfowe prace. Wykorzystując moment, mi się bardzo nie podobały Lichłopi, nie podobały mi się bardzo Krzyżacy i niestety moja najbardziej znienawidzona lektura to są Dziady. Wszystkie części, ojej, przepraszam za to. Mi boli teraz serce. I bardzo nie lubiłam na rozszerzeniu Mistrza i Małgorzaty. O Jezu, już w ogóle umieram. Ale ja nie lubię absurdu w książkach, a ta książka opiera się na... To jest absurd w tej książce, to jest forma przekazu. Ale to jest jakby Mefisto... Forma przekazu, której do mnie nie trafiła. No dobra. Słuchajcie, to ja mogę teraz... Dobrze, że to wzięliśmy. To ja pamiętam na przykład, że jakoś miałem kłopot szanuję straszny z Nieboską komedią Krasińskiego. U mnie nie było. W ogóle czytałeś? Tak, ale nie mogłem jakby przez to przebrnąć. Wszystkie właśnie rzeczy starogreckich twórców mi się bardzo podobały. Natomiast, no właśnie, ja wam powiem. W pustyni, w puszczy, to były takie... Przygodówki, które ja za bardzo nie rozumiałem. Wszystko to takie naciągane. Takie, wiesz, oj, idzie tygrys, ja cię uratuję przed tygrysem. No, 13-letni chłopiec, no umówmy się, tak? Ja... Tata hejter! Nie, ale... Podziwiam bohaterstwo książkowe i fantazję literacką. Ale za to ja byłabym przekonana, że ty się utożsamiasz ze Stasiem. Mm-hmm. I że ty jesteś jak taki lew po prostu. Bohater taki. Nie, ja się utożsamiam. Ja byłam Stasiem. Ja się utożsamiam z Robin Hoodem, który uratował Marion, wziął ją do lasu, tam żyli i dawał biednym, bronił. Ja na przykład nie zrozumiałam absolutnie Ferdy Durkę, mimo tego, jest że... Jest genialne. Znaczy, znaczy koniec końców jakby po analizie w szkole zrozumiałam i doceniłam, ale czytając, męczarnia, i chciałam powiedzieć, tango. Mrożka. Tango było okrutne. To jest znowu też Mrożka. Tak, to, ja po to było Gombrowicza. Tak. A to jest Mrożka tango, tak. A wiecie, jest taka anegdota, tylko ja nie wiem, czy to jest prawdziwa anegdota, że Mrożek kiedyś zapytał maturzystę po wyjściu z matury, nie, co było. I ten mówi tango. I on mówi, o, współczuję. tak. No ale ja nie wiem, czy to nie był mem przypadkiem. Ja chciałam tylko coś jeszcze jednego dodać. Znaczy, Potopu nie lubię, ale, ale chciałam tylko powiedzieć, że a propos tej matury, bo ciągle odnosimy się do tego właśnie, żeby matura, że trzeba analizować tak. Ja uważam, że ta matura, którą myśmy zdawali z ojcem, z Danielem, to uważam, że jakaś była taka bardziej twórcza i rozwijająca, a wasza matura, przepraszam, z całym szacunkiem do tych, którzy to wymyślili, to jest po prostu w kluczu, no bez szacunku tak naprawdę, bo słuchajcie, nie jest sztuką nauczyć się klucza, czy inaczej, może to sztuka właśnie, żeby nauczyć się klucza, ale to nie rozwija. A no myślę tak sobie, że nasza matura... To jest jak ta metafora z pierwszego vloga, oni są w tym wózku, kto pamiętacie? Pamięta? Pamiętacie, to nie. No kontynuuj. No i chciałam tylko powiedzieć, że współczuję teraz wam, że musieliście taką maturę zdawać, bo na przykład znając potencjał Toli, znając potencjał Zuzy, wiedząc jak czasami potrafią abstrakcyjnie myśleć, jak pięknie rozwijają pewne myśli, no słuchajcie, kto powiedział, że jest tylko jedna interpretacja wiersza, która jest właściwa? No bo tak naprawdę, nie wiem, no trzeba byłoby zapytać Baczyńskiego, co on myślał o swoim wierszu, albo innych twórców, nie wiem, Mickiewicza, Sienkiewicza, bla bla bla, nieważne, no tak. Co oni myśleli i co mieli w głowie, no bo jakim prawem ktoś mówi, że to jest klucz i tak macie myśleć. Rozumiem. Bo fajnie jest o tym po prostu dyskutować. A to poczekajcie, to wyście nie mieli na maturze w ogóle zamkniętych pytań na przykład? Nie. Ja nie miałem. My mogliśmy wybierać. Ja wybrałem na przykład właśnie Człowiek człowiekowi wilkiem. Trzeba było napisać rozprawę jakąś tam, rozprawkę czy coś takiego. Znaczy my też piszemy rozprawkę, ale oprócz tego mamy połowa punktów do dostania, czy tam ileś okularów. Zamknięte. Nie, trzeba było się oprzeć na lekturach, był temat do wyboru, były trzy tematy, przy czym jedna to była analiza wiersza tak, to i to było zawsze najtrudniejsze, nie? I dodatkowo były dwa tematy, które mogłeś sobie wybrać. Ale dzisiaj jest tak, że masz do wyboru albo dostajesz wiersz, który musisz przeanalizować i opisać jego jakby interpretację, albo rozprawkę na jakiś temat. Chciałabym wam tylko powiedzieć, a propos maturzystów na przykład. Ja z podstawy, z polskiego miałam horrendalnie trudny, uważam, rok 2019 chyba i no na pewno. I miałam, słuchajcie, 63% z podstawy z polskiego, przy czym z rozszerzenia miałam 84%. Więc jakby wiecie o co chodzi i tylko dlatego, że ja nie weszłam w klucz w ogóle. Ja zupełnie inaczej rozumiałam część zadań, część tekstów. I niestety zgadzam się w 100%, bo to strasznie ogranicza. Bardzo. Ale teraz wyobraź sobie, Zuzia, przed chwilą rozmawialiśmy o lalce i gdybyś na przykład miała temat,
bohater... Tak, napisałam o Izabeli Łęckiej coś innego niż jest w programie. To cała szanowna komisja prawdopodobnie by zdjęła okulary i tak. Mówi, to jest bunt, tak, to jest, wiesz... Nie, to jest źle, po prostu nie... Oczywiście, nie że, a gdy, ale chodzi mi o to, że jeżeli taka praca jest poparta argumentami tak. Albo nawet logiką pewnego myślenia, ona powinna zostać doceniona, tak jest, mimo, że ja może ten profesor zgadzam. Się z nią tak. Nie zgadza. To teraz moje pytanie... No, proszę. Słuchajcie, chciałabym tak podsumować ten jakby ten... Że każdy powinien mieć prawo do własnej opinii na temat danej książki i do własnej, bo na przykład ja się boję pisać na sprawdzonach, że coś mi się nie podobało, co nie? Mimo a to tego, też jest mam... słabe. Oczywiście, bo mimo tego, że mam super polonistkę i wiem, że ona nie byłaby zła, to mimo wszystko. I jakby każdy powinien mieć prawo do własnej interpretacji danej twórczości. Ja też wychodziłem z założenia, że lektury... które w jakiś sposób są dla mnie bardzo obce, tak? Ja nie rozumiałem, ja się nie dziwię młodym ludziom, którzy twierdzą, właśnie. Że Dziady Mickiewicza to jest jakaś nuda. Ja dopiero dzisiaj zrozumiałem, pracując przy tej sztuce w teatrze, jakie to jest wielkie. No. Jakie, o czym jest w ogóle całe to misterium. Jeśli nauczyciel pokazałby tą lekturę i powiedział, słuchajcie, chciałbym, żebyście ją przeczytali, bo będziemy dyskutować, nie wiem, o wolności duszy w tamtych czasach. Na przykład. Wiecie, chodzi o to właśnie, że klucze, schematy powodują, że my nie jesteśmy zainteresowani. My jako ludzie, którzy dzisiaj mamy na wyciągnięcie ręki różnorakie opinie, bo jest internet, bo jest wszystko, nauczyciel ma chyba za zadanie zainteresować. I chciałabym powiedzieć o mojej sytuacji z Balladyną w gimnazjum. Ja miałam polonistkę jakby... Bardzo ją lubiłam, natomiast to, czego nie zapomnę nigdy, myśmy przed czytaniem Balladyny, moja polonistka opowiedziała nam całą fabułę Balladyny, zanim jeszcze zadała nam ją do przeczytania. Wytłumaczyła nam, w sensie opowiedziała nam po prostu swoimi współczesnymi słowami, co się w Balladynie dzieje. I gdyby nie to, że ona mi to wytłumaczyła, Balladyna mi się podobała 7 razy mniej, bo ona tak mnie zainteresowała, ona nie powiedziała zakończenia oczywiście, nie? Tak mnie zainteresowała tym, jak ta książka się kończy, że ja przeszłam ten trudniejszy język w wieku tam 14 czy 13 lat, bo ja czytam później niż ty w ogóle. I jakby wiecie, co, o co chodzi? W taki sposób to opowiedziała, że ja nie mogłam się doczekać czytania tej książki. No i na tym trochę polega bycie polonistą, żeby zachęcać do czytania, zachęcać do... jakby, no wiecie, zainteresowania się właśnie tym. Ale też ja jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo się zastanawiamy nad tym właśnie kanonem lektur szkolnych i też rozmawiamy o tym między sobą, która lektura jest ważna, która mniej ważna i czy potrzeba, żeby takie rzeczy były. Ja uważam, że oczywiście każda epoka literacka ma swoich ważnych twórców, którzy są bardziej lub mniej trudni i należałoby ich znać. Ale uważam, że w Polsce jest tak mało ludzi czytających, bardzo się cieszę, że mamy możliwość tutaj dyskusji na zaksiążkowanym kanale i na literackim kanale, co trochę ten schemat odwraca i się bardzo cieszę na tą możliwość. Natomiast no, prawda jest taka, że bardzo niewiele ludzi czyta. I ja bym sobie życzyła, żeby było kilka takich lektur, za moich na przykład czasów, bo pewnie teraz jest troszkę lepiej u Was, też nie? I tak różnie. Które miałyby za zadanie zachęcić młodego człowieka do czytania. No bo umówmy się, że Pan Tadeusz nie zachęci nikogo do czytania. Jakbym teraz mogła coś wtrącić, to chwycę Cię za słowo. Proszę. Ważne są książki z każdej epoki, tak. Tak powiedziałaś. I wiecie, nasz kanon lektur składa się w dużej mierze... Z historycznych książek. Tak, a tutaj wiecie, ile mamy książek, na przykład ile ja czytałam książek z naszej epoki? Jedną. Albo, nie, przepraszam, dwie, które... Były nadobowiązkowe, Misiu. Tak. Mówimy o współczesności. Tak, tak. Nie ma tej literatury w ogóle. Dokładnie. Ale to jest problem, który jest bardzo jakby już szeroko omawiany. Nie czytają w szkołach ludzie literatury współczesnej. Nie ma na to czasu w liceum, bo jak zanim się przejdzie wszystkie epoki do matury, to jakby już się rok szkolny kończy. W podstawówce, no w podstawówce jeszcze chyba jest trochę najlepiej, no bo takie książki jednak no, są najprostsze dla tych młodych czytelników, więc Karolcie i Akademia Pana Kleksa, no to są w miarę przystępne rzeczy. Tak, tak. Ale wiecie ile od czasów, z miłością mówię to, bo Akademia Pana Kleksa to jest w ogóle coś wspaniałego, ale wiecie ile zostało napisanych bajek, książek od czasów Brzechwy, tysiące, setki i one też są równie dobrze. No Mikołajek na przykład, którego też bardzo lubiliśmy. Mikołajek był na jest, ale wtedy jak tobie kupowaliśmy Mikołajka, to nie było to W każdym bądź razie... To się trochę zmienia oczywiście, natomiast w dalszym ciągu ja jako niedawna maturzystka sprzed 2 lat, już ci puszczam do głosu,
to bardzo mocno odczuwałam w liceum, przy czym ja byłam na rozszerzeniu polskim. Ja miałam jeszcze więcej czasu i jeszcze więcej książek do czytania niż na podstawie i wciąż miałam najbardziej współczesnego, miałam Mrożka, który to jest wciąż tak naprawdę nasza współczesna literatura. Tak, tak, tak. To jest cały czas 30-40. Jest bardzo trudną literaturą do czytania. Bo brakuje takich aktualnych twórców, tak, prawda? Których mamy. Tak. Bo umówmy się, że mamy naprawdę polskich twórców i nie tylko polskich. Na przykład Olga Tokarczuk. Tak. Dokładnie. Ale Olga Tokarczuk była lekturą, na pewno nie... Nie, dzisiaj to na pewno nie jest, ale, ale nie wiem, czy nie była w tych nadobowiązkowych. Możliwe, no kilka nie było, nie nawet nie. Do wyboru. To Lasia, chcesz powiedzieć? Tak, uważam, że kanon lektur jest trochę do zmienienia i uważam też, że jakby jeśli chcemy zachęcić kogoś do czytania, a to jest chyba clue lektur, prawda? Tak, żeby nauczono nas pewnych rzeczy, które może trudno jest o nich rozmawiać, a prościej jest je przekazać w literaturze, to ważne jest też, żebyśmy czytali coś, co przekazuje również te wartości, uczy nas wielu rzeczy, ale jest dla nas też przystępne. I to jest najważniejsze, bo jeśli Pan Tadeusz na przykład przekazuje wartości, które są, nie wiem, nie czytałam, dlatego mówię, jeżeli, takie wartości, które są potrzebne nam i w ogóle, to czy nie możemy, to nie jest trudne, żeby wybrać taką książkę, która bardziej do nas trafi. Bo rozumiem, te same wartości, tylko też jakby Tola poruszyła bardzo ważny punkt, ale drugim punktem lektur jest to, że poznajemy historię i to też nie można tego punktu pominąć. Tak, tylko że niestety 90% naszych lektur to jest właśnie historia. Oczywiście. I dlatego część z niej nie jest... Tak, ja uważam, że nie ma zupełnie balansu między literaturą współczesną i literaturą ta, która jest od 40 czy 50 lat w kanonie lektur i jest niezmieniona. Ale tyle o tym, bo byśmy... Jeszcze ja bym chciała właśnie, a propos już zamykając ten temat dyskusyjny, jeszcze znowu chciałabym zapytać o trzy rzeczy. W takim razie zastanówmy się, jakie najchętniej byśmy dorzucili trzy lektury z różnych przedziałów wiekowych. Na przykład jedno dla takich młodszych, jedno dla trochę starszych od Toli i jedno do liceum. Trzy książki, które naszym zdaniem powinny być i miałyby miejsce. No dobra, jedno dla młodszych, to ja też mam jednego na pewno. Na pewno, muszę pomyśleć chwilę. No na przykład taki Harry Potter. Ja uważam, że miejsce Harry'ego Pottera w lekturach jak najbardziej się należy. Tak. Oczywiście. Bo nie po... Była córka czarownicy, tak? To taką po co? No. Na przykład, dlaczego takiej córki czarownicy, która de facto nie zachęci też... No, Tola, która czyta książki, miała problem z tą książką. A inni ludzie lubili? Jak to? Dwie osoby. To dlaczego by nie zamienić tego na Harry'ego Pottera, na zwiadowców? Znaczy akurat zwiadowcy Percy Jackson i Baśniobór w niektórych szkołach też się czyta i bardzo fajnie. Ale chyba super. Jako nieobowiązkowa. Okay. Dlaczego by tego nie wprowadzić głębiej, rozumiecie? Nie. U mnie na przykład było do wyboru Igrzyska Śmierci, jako na kółku polonistycznym, ale to jakby też nadobowiązkowe było. Tak, ale to chyba za mocne. Mi się wydaje, to ale jak miałam 15 lat. To jest brutalność. I ja rozumiem, dlaczego tego nie ma. Ale zwiadowcy, Percy Jackson, słuchajcie, to jest też takie, powiedziałabym, odważne stwierdzenie, ale czemu by w podstawówce nie zamienić Parandowskiego na Percy'ego Jacksona? Jestem też troszeczkę za. To w ogóle, że Parandowski pewno... jest, a nie ma... Przepraszam, Markowski. Markowska jest lepsza, znaczy jest dostępniejsza. Może, tak. Ale słuchaj, jeszcze jest Kubiak, nie? Który ale też... jest trudne. No trudno. To ja uważam, że jakby mówię tutaj głosem narodu, w sensie głosem młodych. Nie, mówię głosem po prostu naszej rodziny. Percy! A mogę dojść do słowa? Mówię tutaj o serii niefortunnych zdarzeń. Seria niefortunnych zdarzeń. Wiem, widziałam. I seria niefortunnych zdarzeń powinna być lekturą. Tylko teraz mam jeszcze jedno pytanie a propos tej konwersacji. Czy nie uważacie, że gdyby na przykład coś dać jako lekturę, na przykład naszą ukochaną serię niefortunnych zdarzeń, to czy ludzie już by na nią gorzej popatrzyli, ponieważ jest obowiązkowa do przeczytania. Uwaga, chwila, czy ja mogę? Tak. Uważam, że gdyby jakby totalnie zmienić myślenie o lekturach, w sensie zreformować lektury i jakby zmienić je, ich pozycję i tak dalej, sprawić, że one faktycznie będą przystępniejsze i faktycznie wziąć się za nie, tak żeby i ludzie zmieniliby wtedy myślenie o nich i gdyby te lektury byłyby po prostu lepsze, przystępniejsze i milsze dla nas, to nikt nie myślałby w ten sposób, że to jest lektura, to będzie gorsze. I to jest przymus do zrobienia. Ale dzisiaj niestety tak jest, bo to jest no tak oczywiście. Mocno. A to teraz tak, to teraz na pewno nie miałaby tylu niestety ten... Ale trzeba, nie można dogodzić wszystkim, trzeba się starać tak, jak się można, więc... Nie można by zmienić, zreformować zupełnie kanonu lektur, ja będę tym głosem, który to powie, bo jakby nie możemy usunąć Mickiewicza z nie. Mówię, że ja cały czas mówię o balansie. Tak. Niestety, oczywiście balans jest bardzo ważny, ale też jakby ja, patrząc na listę lektur w tym momencie, też miałabym gdzieś tam problem, żeby usunąć
te takie kluczowe, jakby żeby tak, znaleźć tak, czas tak. dla tego innego, bo na przykład, chociaż uważam, że sytuacja dziadów, przepraszam tato, to, że się czyta 3 tomy zamiast na przykład 1, to też jest dużo. Znaczy ja uważam, że w ogóle dziady są nie na ten wiek. W ogóle. Ja, i bardzo dużo jest rzeczy, które są nietrafione. Tak, Pan Tadeusz, tak, Nieboska komedia, czytają, to są wszystko jakby sytuacje bardzo nieadekwatne. Dla dorosłego albo poważnego tak. czytelnika. Ale dlaczego na przykład nie ma książek, które są bardzo ważnymi, uważam, książkami i pokazują trochę inną rzeczywistość? Miedziaki. Podróż, Bo to jest nowa książka. No właśnie. Ale czemu nikt tego nie śledzi? Wiesz, Małecki na przykład. Możemy znaleźć... No ale możemy, dlaczego nie? Liceum? Niech będzie Małecki. Właśnie. Ja to na rozstrzygnięcie. No. Tak. Rok 84 powinien być obowiązkowy, ale to nie za naszych czasów. Raczej. No, a może właśnie znaleźć na przykład, nie wiem, jakiś fajny kryminał, który pokaże, że lektura może mieć też inną twarz. Tylko na to niestety każdy polonista ci powie, nie ma czasu w szkole. Po prostu. No to właśnie, program. No to okej. Okay. To może jest problem z programem. Może należałoby tak zmodyfikować program, żeby po prostu każdy z nas miał szansę zakochać się w czytaniu. No bo umówmy się, niewiele osób w podstawówce czy w liceum kocha czytanie właśnie tak, dlatego, że są takie, a nie inne lektury. Tak, ja myślę, że język polski to nie jest tylko książka, to jest jeszcze tak, dużo innych rzeczy, które po prostu wynikają jakby z tego procesu edukacyjnego. Kółka i tak dalej. Mają za zadanie jakby poszerzać tą... Niestety nikt nie chodzi jakby... No, no wiecie, wiem, no to jest... 4 osoby w szkole chodzą na takie kółka, dlatego, niestety. Dlatego my zachęcamy po prostu do czytania. W ogóle my jako rodzina zachęcamy Was do sięgnięcia po książkę, co wiecie, bo oglądacie nas już prawdopodobnie od dłuższego czasu. Natomiast ja Wam powiem tak, czytajcie wszystko, na co macie ochotę, ale dajcie szansę też lekturom, bo ja dawałam i odpuszczałam, bo mi się nie podobało, ale może Wam się spodobają. I jakby wiecie... Nie patrzmy na te wszystkie książki aż tak sceptycznie, że są lekturami, bo jednak nawet jeżeli one są męczące, one są w większości jednak po coś i coś tam jednak zawsze każdy z tego wyciągnie, tak. nie? Tak, a Mickiewicz jest genialny. Zapraszam w lutym do Teatru Lubuskiego. Mogę taką? Tak, możesz. Zapraszam w lutym na premierę Dziadów do Teatru Lubuskiego. Ponieważ Daniel pisze muzykę. Będę tam w części pisał muzykę dla niego. Może ja akurat, słuchajcie, Dziady polubię. No, słuchajcie, to my co? Ale... Dziękujemy chyba. No, a, to nie nasz kanał, nie... przepraszam. Nie, spoko. Także słuchajcie, pytanie na dzisiaj do Was. Oczywiście dyskutujcie z nami tak, z chęcią. Jeżeli mamy na przykład, a wiem, że niektórzy z nas, z Was, są polonistami, to koniecznie wypowiedzcie tak. się Jezu, na ten temat. Jezu, kiedyś widziałam parę takich komentarzy, one tak mnie rozwaliły. To, ale pozytywnie. Tak, tak. To oczywiście koniecznie dyskutujcie z nami, jeżeli macie inne zdanie, swoje propozycje, no jakiegoś, wiecie... Lektur właśnie. Właśnie lektur. Co dyskutujmy. Tak, oczywiście z klasą i tak dalej. I napiszcie Wasze ulubione lektury i Wasze najmniej ulubione lektury. A słuchajcie, my się żegnamy, zapraszamy Was na kanał Literackich. Ogromnie dziękujemy taniej książce, że chciała z nami w ten sposób się pobawić dzisiaj. Mamy nadzieję, że jakby Wam się film podobał. I że to nie ostatni raz. I że to nie ostatni raz, no wiadomo. Sorry, czy ja cały czas Cię w szczepionkę uderzam? Tak. Przepraszam. No i co? Tym pozytywnym akcentem my się będziemy żegnać. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć.